Nazywam się Piotr, Piotr Balik, jestem data inżynierem w firmie Lingaro od pół roku. Wcześniej pracowałem tutaj jako BI developer w Atosie przez 3 lata, o prawie 3 lata, miesiąc zabrakło. Przede wszystkim rozwijałem się w technologii MS SQL Servera i SSIS-a. Duży projekt dla prokuratury, bardzo przyjemny, miło wspominam. Jeśli chodzi o certyfikaty, aktualnie tylko Azure Fundamentals i Azure Data Fundamentals na początku tego roku właśnie stworzone, ponieważ po długiej pracy na on-premise stwierdziłem, że chciałbym przejść trochę w chmury, popracować w Azure, dlatego też zmiana też firmy, żeby móc sobie pozwolić na to. No i w nowej firmie zacząłem pewien trening, nazywało się to Azure Upskilling Program, którym, no właśnie, co do treningu właśnie, oprócz tego większość mojego czasu zajmuje ta bestia, która też przeszkadza w treningu normalnym na co dzień. I mój trening wewnętrzny w firmie odnośnie szkolenia pod Azure, też kolejny certyfikat DP203 Data Inżyniera, też w pewnym sensie miałem przeszkody. Przeszkody były spowodowane, powiedzmy, moim doświadczeniem już w jakichś projektach, jakieś w głowie zakodowane rzeczy, jakieś rozwiązania, które przeszkodziły mi wykonać prosty projekt, i to chciałbym mniej więcej dzisiaj wskazać. Jeśli chodzi o agendę, szybkie określenie założenia projektu, jakie były do wykonania odnośnie tego programu wewnętrznego w Lingaro, jakie wykorzystałem narzędzia, tak naprawdę architektura tego rozwiązania. Przejdę przez tą architekturę krok po kroku na poziomie ingestu modelu i enhance'u, jak wyglądało wystawienie produktu końcowego w DWH, jakie wyciągnąłem wnioski dla siebie, może dla osób nowych, które kiedyś będą chciały zaczynać zabawę w data engineeringu ażurowym. No więc, na samym początku końcówka naszego tego programu prowadzone przez Piotra Tybolewicza, on też jest trenerem certyfikowanym Microsoftu, polegała na tym, że mieliśmy wolną rękę do stworzenia procesu przeładowania danych, znaczy przeładowania, wrzucenia sobie danych do storage'u ażurowego i wystawienia 3 datasetów. Datasety opisałem na dole jako właśnie liczba figurek stworzonych przez LEGO dla danego roku, liczbę zestawów i najbardziej, powiedzmy, skomplikowane od strony TSQL-owej, liczba klocków w danym kolorze dla danego zestawu. Strona Replicable, nie wiedziałem o istnieniu takiej, to jest taka ciekawostka od Piotra. Jeżeli ktoś lubi bardzo LEGO, ma dużo zestawów, to tutaj można znaleźć, co możecie ze swoich zestawów jeszcze innego stworzyć. Tam można coś poklikać i coś w ten sposób znaleźć. No i właśnie, piaskownica. Nie było żadnych założeń. To, jak ja wykonałem proces, to była moja myśl twórcza. Nie było żadnych wytycznych. Chodziło o to, żeby na samym końcu te datasety były na przykład w formie CSV, mogły być dostarczone albo ściągnięte gdzieś ze storage'u. No bo jako data engineering już tego nie wyświetlamy. Chodziło tylko o sam dataset. Co do architektury, którą ja sobie wymyśliłem, to no na początku, tak jak gdzieś wspomniałem, data source to jest na stronie Replicable. One pliki, które też zaraz pokażę, jak wygląda ta strona, są w formacie GZ zapakowanym. Trzeba je wypakować. Do orkiestracji wykorzystałem ADF-a. Azure Data Factory na poziomie ingesta po prostu wypakowuję te pliki do CSV. Na poziomie modelu zmieniam CSV-ki w parquet, w file type parquet. Ewentualnie to mam z plusikiem, jak będzie czas, mam jeszcze wersję korzystającą z ADF-a, ale odwołującą się do Databricka, gdzie w Databricku robię tą transformację z CSV do parquet. Na poziomie enhance'a ten parkę przerzucam do formatu Delty, ale to już właśnie tylko notebookiem. Jeśli chodzi o data storage, który jest wykorzystywany na każdym etapie ingestu modelu i enhance'a, no to po prostu Azure Data Lake Storage Gen 2. Tu zaznaczyłem też storage container, bo no CSV-ki, powiedzmy, wiszą w niektórych tam blobach.
wyświetlanie tych danych po prostu, chodzi też o pieniądze, mieliśmy subskrypcję na trening, ono jest właśnie odnośnie tych przekazywania plików źródłowych, no to resource grupa znika jutro rano, więc tylko będę miał może prezentację, nie wiem, jeśli chodzi o kod źródłowy. Ale właśnie w celach, żeby to nie było drogie, serverless SQL pool na Azure Synapse. No i myślę, że tyle, jeśli chodzi o architekturę. Kilka rzeczy mnie zaskoczyło i o tych rzeczach właśnie mniej więcej chciałem też pokazać. Myślę, że osoby zaczynające mogą tego, mogą się na takie rzeczy jakoś spotkać, więc warto sobie gdzieś tu wcześniej złapać. Przepraszam, teraz będę musiał raczej więcej siedzieć, bo już będę klikał i pokazywał, niż tutaj opowiadał. W samej prezentacji zostało chyba 5 slajdów. Najpierw mogę pokazać ten ingest. Ingest, tutaj dodałem do slajdu jeszcze mój podział w ADF-ie. To już jest takie przyzwyczajenie z projektu aktualnego, że mam podział na schedulera, orchestrator i activity, które konkretnie activity wykonują akcje. Orchestrator powinien przekazywać parametry do tych activity. Scheduler, no na nim powinniśmy sobie na przykład ustawić trigger codzienny przeładowywania danych. Na poziomie ingesta tak naprawdę jest tylko jedno activity, ingest copy file to storage. I tu miałem kilka problemów. Znaczy kilka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw wejdę sobie na tą stronę Replicable. Jak to wygląda? Trochę muszę przybliżyć. Replicable jest w order mamy opcję download i tu są pliki, o które nam chodziło Piotrowi do ściągnięcia. Jak mówiłem, w rozmiarze, znaczy w rozszerzeniu GZ. Tutaj też jest jakieś API, aczkolwiek mieliśmy założenie, żebyśmy nie wykorzystywali tego API, tylko wykorzystać inny proces ładowania danych. Oczywiście właśnie, bo to ważne założenie. Wszystko, co ja zrobiłem w swojej architekturze, można to też inaczej zrobić, tak? Można wykorzystać jakiś Azure Function App do przeładowywania danych, może właśnie notebooki wręcz na wszystkich trzech etapach. To jest był jakiś mój pomysł, mój zamysł. Więc tutaj na przykład to jest API, które też można było wykorzystać do ściągnięcia danych. Ja to zrobiłem w inny sposób. Jak się wejdzie na link do CSV-ki, można go normalnie ściągnąć. I tak naprawdę on wygląda w takim formacie. Czy mogę tu zrobić sobie nowy? Już pokazuję. Jakoś tak. Czyli mamy podstawową stronkę z domeną, nazwę pliku z końcówką GZ i ten numer, który tak naprawdę bez tego numeru wszystko działa. Klikając ten link, ściągamy ten plik, więc to mi wystarczyło do podłączenia się przez ADF-a do ściągnięcia tej stronki. Dodatkowa rzecz, żeby już później do tego nie wracać, na samej stronie jest też połączenie tych datasetów, jak można pomiędzy nimi zrobić zapytania, czyli właśnie można się dowiedzieć odnośnie roku danej nazwy seta, zrobić jakieś county, więc jest powiedzmy cała struktura danych. Po stronie ADF-a, tak jak już wcześniej powiedziałem, mam podział na schedulera, orchestratora i activities. Pierwszy mój zamysł schedulera był taki, żeby pobrać sobie plik source'owy stworzony ręcznie w formacie TXT, który wygląda, mam go tutaj gdzieś otwartego, właśnie, wygląda tak, czyli mam tak naprawdę wszystkie nazwy tych plików do ściągnięcia wyjustowane. Zresztą to można z tego poziomu nawet sobie zrobić preview. Pytanie, na którym tu jest, tak? Czyli to sobie podciąga. I tak jak powinno działać forage dla każdego komponentu z data source'a, który podesłałem, ma się przekręcić dane ładowanie, czyli odpalić orkiestrator, on odpala activities. Tu miałem pewien problem. Powiedzmy, że mniejsze moje doświadczenie z korzystaniem w ogóle z samych okienek ADF-owych, ponieważ
sam setting pobierania danych, mogę to na dużym, nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać. Nie będzie za bardzo, ale powiedz, niech będzie. Na początku miałem wersję bez kropka value i chciałem pobrać cały obiekt tego, co mu wystawiłem. Wyrzucał błędy, bo to nie właśnie nie mogę tego. A właśnie, kontrol, tylko gdzie tu mam plusa? O właśnie, o. Dobra. Czyli nie miałem tej kropka value. Według tego, co tutaj się wykorzystuje, co proponuje GUI, chyba nawet nie ma tej wersji. Tak? GUI ADF nawet nie proponował takiej wersji value, to gdzieś trzeba było wygooglować, w jaki sposób coś takiego podstawić. Więc tu już miałem jakąś pierwszą kłodę na dzień dobry. Ale to powiedzmy nie był jakiś większy problem. Jeśli chodzi o linked serwisy, tak, bo skądś pobieram te dane, podstawiam mu datasety, to one były konfigurowane, powiedzmy jakiś mój naming convention był wykorzystywany do tego. Mam tylko trzy linked serwisy, tak naprawdę do Databricka, do Storage'u i to, co powiedziałem, nie używam API, tylko wykorzystałem linked service HTTP. Gdzie tak naprawdę na tym poziomie bawię się w konkatowanie strony internetowej, której pokazałem, plus parametr, który przyjdzie z pliku. I jakaś pierwsza zabawa z Expression Builderem. Stwierdzam, że z czasem pracy, im dłużej pracuję gdzieś z ADF-em, tym bardziej się przekonuję do Expression Buildera, trzeba z nim więcej trochę popracować, ale no działa, więc to jest najważniejsze. Jedyne co, już wrócę do schedulera, ważne było jeszcze ustawić, jak odpalam orkiestrator, ustawić dla danego odpalenia kolejnego pipeline'a, tak, jakiś parametr i tutaj trzeba było przekazać item file. Tu jest akurat to akurat działało dobrze, więc z tym nie było dużego problemu. Więc przechodzimy do orkiestratora. Na poziomie orkiestratora pokazywałem, że te pliki, ten mój plik sadowy powiedzmy ma tą końcówkę CSVGZ, ale po dłuższych moich zabawach też na poziomie już dalszym modelu Enhance'a w pewnym momencie miałem tutaj nawet chyba 300 variable, które wycinały tego stringa i nawet tu gdzieś miałem chyba ten przykład, że w pewnym momencie już miałem trzy razy mi się coś takiego tworzyło dla jakiegoś przykładu, ale będę pokazywał, zresztą Expression Builder mnie przydał się jak najbardziej, więc wykorzystałem tylko jedno ustawienie zmiennej i tak naprawdę na poziomie albo activities, albo wrzucania zmiennej do ingestu zacząłem tam przemieniać sobie te nazwy, a nie tworząc trzy razy zmienną, bo to już później jest zabawa ze zmiennymi. Ja tutaj, żebyśmy później sobie to podejrzeli, odpalę jedno ładowanie, może będzie czas na podejrzenie monitora. Niech to się coś ładuje. Tu jest drugi scheduler, który odpala dla jednej tabeli. Ja już mu podaję bezpośrednio nazwę jednego datasetu i on odpala to samo, co ten duży scheduler dla wszystkich. No i właśnie, po ustawieniu zmiennej odpalamy ingesta, przekazujemy przykładowo dems na przykład, czy tam colors, tą nazwę i odpala nam się activity ingest copy. Więc to jest nasze to clue. On dostaje jako parametr zewnętrzny od orkiestratora nazwę pliku. I tutaj mamy dopiero wstawionego konkata, co nie chciałem tego zmieniać. Moim zdaniem to powinno być na poziomie wyższym orkiestratora, ale stwierdziłem, że zostawię pokazać, jakie powiedzmy, że popełniam jeszcze błędy. Nie ma założonej pomysłu architektonicznego dla całego rozwiązania, więc robiłem to sam. Czasem coś trzeba było dodać, zrobiłem to na innym poziomie niż powinienem, moim zdaniem, więc
No ale tu mamy przekazanie CSVGZ do nowego datasetu, czyli source data ingest. Source data ingest. A source data Source data ingest korzysta z HTTPK. I tu jest ważna rzecz. Już na tym poziomie możemy sobie powiedzieć, że to, co pobieramy, jest kompresji GZIP, więc ADF automatycznie, już bez mojej ingerencji, pobiera sobie tego, ten plik GZ i na poziomie datasetu i tego ładowania przechodzi do synka, w którym pokazuje mu, gdzie ma załadować dane. Mniejsze, żeby było widać, gdzie ma załadować dane. I tu zaraz pokażę, że to jest już na storage'u naszym. I z kropka CSV. Więc dzięki temu, jak to już odpaliłem za chwilę, zresztą będziemy mogli sobie podejrzeć. Mam tu na dole storage. Po odpaleniu tego procesu. Na poziomie ingesta sobie to odświeżę. O, mamy z dzisiaj 17.25, przeładował mi się kolor CSV. Ewentualnie jedna rzecz dodatkowo, tutaj jeszcze zwracam uwagę, to też nam Piotr mówił, że tak naprawdę te datasety od LEGO, one są prawie codziennie tu wrzucane. Jak wchodzi nowy zestaw, to już dla freaków LEGO tak dodatkowo, więc warto ewentualnie to przeładowywać codziennie. No to mamy naszą część ingestową. Wyszła pewna po prostu niekonsekwencja u mnie w korzystaniu z Expression na poziomie zamiast orkiestratora. Trochę niżej schodziłem, ale to jest do poprawy. Później mam opcję ładowania modelu i tutaj przechodzę z CSV do Parquet. Chyba to mi zajęło najdłużej ze wszystkich poziomów, ponieważ zafiksowałem się na tym, że Parquet może trzymać schemę, czyli może sobie odczytać schemę z CSV-ki, na przykład jakiegoś inta, i później już można to przekazać dalej do bazy danych. I chciałem to zrobić automatycznie, no nie do końca to wyszło. Mam, jeśli chodzi o to activity modelowe, mam lookupa, który będzie korzystał z plików JSON-owych, które też pokażę, i samo copy activity. Jak będzie jeszcze gdzieś tam chwila, to pokażę rozwiązanie Databricksowe, które wydaje mi się, że osobiście bym się w ogóle do niego skłaniał. Możliwe, że przez jakieś swoje doświadczenia aktualnie w projektach. No więc, jeśli chodzi o model, to miałem kilka podejść do niego. Tutaj już sobie zamkniemy tego ingesta. Stabilera też nie potrzebuję. Orchestrator. No to on przekazuje tak samo file name jako zmienna, która jest tu stworzona, więc tu nie ma żadnej turbo dziwnej wiedzy, ale mamy nasz pipeline dla modelu i tu mam lookup config. Od czego tu zacząć? Aha, już wiem. Zacząłem od tego, że chciałem sobie bezpośrednio w klockach copy data spróbować wykorzystać taką opcję. Ja tu mam specjalnie zrobiony osobny jeszcze przykład. W mappingu sam w sobie ADF ma coś takiego jak import schema i on normalnie z pliku, który gdzieś mu się poda, tu mam jakiś akurat chyba kolor wpisany, odczytuje pliki i nawet widzi, no i typy w większości daje stringa. No to mi nie pasowało, więc stwierdziłem, że trzeba tutaj coś o czymś innym pomyśleć i przez chwilę, przez jeden dzień miałem stworzony model flow, też dodatkowa opcja ADF-a, tylko był jeden problem.
Model flow jest coś takiego jak projection, czyli on może przewidzieć mniej więcej schemę, czyli powiedzmy, że robi taki infer schema, ale nie można go dobrze sparametryzować. Czyli podałem mu pierwszą tabelę chyba colors i później wszystkie 10 innych tabel przeszło mi też z 4 kolumnami, z dziwnymi schemami i w ogóle dane przeszły, ale wszystko było nul. Więc poza tym samo to rozwiązanie przechodzenia z CSV-ki do Perke tutaj w Dataflow jest bardzo nieoptymalne. 4 minuty jedna tabela się ładowała, 40 minut ponad czekałem, żeby wszystko się przeładowało, a jeszcze się okazało, że było w złych schemach. Więc doszedłem do tego, że w projekcie, w którym aktualnie pracuję, zresztą tam od dłuższego czasu korzystamy z osobnych plików JSON, w którym są opisane mappingi. I do tego wykorzystałem to takie dummy copy activity, do którego wrzuciłem sobie jakąś tabelkę. Jak widać, GUI pozwala po stronie source'a coś pozmieniać, ale po stronie destination już nie bardzo. Ale JSON-a można podejrzeć, ściągnąć sobie mapping. Już akurat aktualny, dobrze działający mapping mam tu wystawiony. To jest właśnie chyba dla Colors, gdzie można zarówno po stronie source'a, jak i sync'a podać jak ma wyglądać mapping. Jakbym tutaj chyba zrobił taki przykład, chociaż dla jednego, int32. I tak to spubliszował. To podmieniam go, nie? Czyli już niby tego nie można zrobić, a jednak można, jeżeli się pobawi trochę JSON-em. No to moją zabawą było to, że dla każdej tabelki wewnątrz mojego bloba zrobiłem sobie po prostu osobne JSON-y, tworzące właśnie taki mapping. No tak, ale mapping, jakby to powiedzieć, to by nie zadziałało, bo jest mapping. Powinien być mappings. Zgubiłem gdzieś literkę gdzieś w moim podczas tworzenia swoich plików i przez pewien czas miałem z tym problem. Myślę, że po prostu gdzieś chciałem to za szybko zrobić, nie przyłożyłem tutaj się do zwrócenia uwagi na literówki. A poza tym samo wykorzystanie tych plików JSON. No właśnie. Mam kolejny dataset, czyli podłączam się pod JSONy na naszym blobie. Już tam tego nie będę do końca pokazywał. Tak, tu robię konkata i przekazuję, że szukam przykładowo colors.json. First row only musi być zaznaczone i ok, no to weźmie i zadziała. Znowu się spotkałem z podobnym problemem jak przy foreachu, czyli tu jest taki przykład, że można wykorzystać taką opcję i on sam podpowiada nam first row, tylko jakoś nie było to dla mnie zrozumiałe i gdzieś na samym początku korzystałem z jakichś takich innych wersji output activity. Muszę to skancelować. Więc też trzeba zwracać jednak uwagę na to, w jaki sposób wykorzystuję. Jeżeli to jest tak napisane, no to on pobierał mi cały mapping i wstawiał w to miejsce. Więc tutaj sobie tworzył te kafelki, które pokazywałem na tym dummy copy activity. Co ma, gdzie ma wrzucić. No i to zadziałało. Ale tak jak gdzieś wspomniałem, zajęło mi to najdłuższą ilość czasu. Więc aktualnie jesteśmy na momencie, kiedy na poziomie modelu, przykładowo dla Colors, mam już jako Snappy Parker dzisiaj przeładowaną o 17.20 taki format. No i dalej stwierdziłem, że chcę się pobawić notebookiem. Aha. Będzie chwila czasu, to zresztą tylko pokażę dosłownie na minutkę. Mam jeszcze taką wersję, którą mógłbym odpalić z notebooka.
Databricksowego, gdzie to samo, co robiłem w plikach JSON-owych, bez ich pomocy, po prostu mógłbym wykorzystać Infer Schema i Databricks w Sparku, sam by po prostu pobrał CSV-kę, zdekodował schemę i na końcu po prostu zapisał jako parkę. Tylko tutaj trochę inaczej bym to zapisywanie zrobił, powiedzmy bym spartycjonował po rok, miesiąc, dzień, żeby te pliki w jednym miejscu nie siedziały. No, zresztą mam nawet przygotowane tutaj dzisiejszą datę i żeby to zrobić. Więc innym po prostu sposobem, gdzieś tu nawet miałem swój przykład zostawiony. Potrzebuję. Wyżej. To mam Activity Model, gdzie tak naprawdę się odpala Databricka, przekazuje mu się do niego parametr po prostu. Parametr nazwy tabeli. No i okej. Okay. Jesteśmy na poziomie modelu. Później był Enhance. Chyba najmniej kłopotów. Ale później było jeszcze bardzo dużo kłopotów, więc tutaj jest szybki temat. Okej. Zamknę to, co jest niepotrzebne. Orchestrator może zostać. Pytanie, mogę? Tak. Czy próbowałeś robić to copy activity bez importowania schemy? String. Wszystko string. Wszystko string. Czyli tam są ID-ki, tam jest jakiś bool czy coś, wszystko jako string. Na poziomie enhance'a no to odpalamy kolejne activity. Tu tak podobnie jak w poziomie modelu przekazywana jest po prostu nazwa colors i tak naprawdę odpalany jest notebook. Notebooka mam sobie tutaj, mam dwie wersje, pokażę tą wersję trochę rozszerzoną z partycjonowaniem. A dlaczego partycjonowanie gdzieś wykorzystałem, to na poziomie synapsa pokażę. Proste pobranie bibliotek podstawowych, ściągnięcie nazwy pliku. Tu mam jeszcze wcześniejsze, tam kombinowałem ze schemami, nie odświeżyłem widgetów, także tu jeszcze wisi schema i table schema. To jest wykorzystywane później do partycjonowania, czyli pobieramy aktualną datę, miesiąc, rok, dzień. To można by było i lepiej by było stworzyć w taki sposób, że jednak nie z poziomu notebooka, ale na przykład z poziomu działania ADF-a, ale skoro nie mam tutaj czasu i godziny, to wydaje mi się, że to jest też w miarę dobrze działające rozwiązanie. Skąd pobieram dane, gdzie ładuję? I tutaj jeszcze się chwilę zatrzymam, bo na początku w ogóle pracy z Databrickiem od swojej strony, takiej samemu, nie w projekcie, to w ogóle samo połączenie się do pliku na storage'u już nie jest takie proste. Znaczy, może być proste, ale byłby tutaj notebook, w którym byłby jawnie napisany SAS token, który mógłby być gdzieś tam podejrzany. Więc do tego, żeby móc korzystać w ogóle z takich w miarę przyjemnych ścieżek, musiałem jeszcze sobie zmontować, tam gdzieś był wyżej właśnie SAS token, ale to jest w osobnym notebooku cały czas, zamontować ścieżki, do których chcę się gdzieś podłączyć, więc tutaj miałem właśnie modelowe, enhance'owe i ingestowe tylko, znaczy w sumie wszystkie trzy, bo później do modelu zrobiłem połączenia, więc to też był jakiś dodatkowy nakład pracy, który gdzieś trzeba było wykonać, żeby w miarę ten kod wyglądał tak, jakbym chciał. I to właśnie przez to, że gdzieś w swoich projektach właśnie tak, w aktualnych projektach, w których pracuję, tak pobieramy dane ze ścieżek mniej więcej. Wiadomo, trochę inne ścieżki. Tak jak to wygląda w modelach. Pobieram parket z danego miejsca, w którym są dane, czyli tak jak tutaj gdzieś pokazywałem, pobieram sobie kolor Snappy Parket przykładowo. I tu jest jedna z takich przykładowych trochę dummy transformacji, stworzenie nowej kolumny o nazwie New IsTrans, ponieważ mamy kolumnę IsTrans w datasecie Colors, która ma
wartości T bądź F, true or false. Jeżeli jest T, daj jedyneczkę, jeżeli jest 0, daj 0, jeżeli coś jest nulem, ale nie było, ale nie było, ale zrobiłem sobie taką furtkę, to też daj 0 i zapisz new is trans jako boolean. I takie dodanie sobie kolumny boolinowej do datasetu, który się nazywa colors albo inventory parts, bo to był bardzo podobny przykład, tylko mam kolumnę o nazwie isSpare, z której stworzyłem new isSpare tak w ten sam sposób. Dodanie do pobranego data frame'a kolumn roku, miesiąca i dnia. Tu sobie właśnie jeszcze mamy jakiś print schema, żeby podejrzeć, czy wszystko działa. Mamy integera na jakimś ID-ku, mamy boolean z tej nowej rzeczy, reszta chyba musiała zostać jako string, bo te nazwy nie zawsze były ładne. Stworzenia bazy danych, jeśli nie istnieje, zapisanie jako delta i partycjonowanie po roku, miesiącu i dniu z overwritem i stworzenie tabeli, jeżeli nie istnieje. Więc po tym kroku, jak sobie wejdziemy na poziomie enhance'a i akurat wersję partitioned colors rok, miesiąc i dzisiejszy dzień, no to mamy tutaj zapisane log naszej delty z dzisiaj. Samą deltę tu tak z ciekawości, jeżeli ktoś z nikim korzystał, to tak naprawdę są pliki parquet, tylko z możliwością sprawdzenia, co się z nimi stało i kiedy. Więc tu chyba, nie wiem, czy mam włączony klaster, możliwe, że on się wyłączył. Nie, włączony jest, ok. Można sobie zdeployować, kiedy ostatnio był zapisywany. O 16:30 to jest akurat czas pewnie inny przestawiony, pewnie 17:30 powinno być naszego czasu. Było jakiś write. Znając się dobrze, korzystając tutaj z data frame'ów, databricków, można było zobaczyć, jakie były dane na poziomie wcześniejszym, późniejszym. Tym się różni przede wszystkim delta od parquet. No i dobra, czyli enhance jest załadowany i stwierdziłem, że dojdę do tego, co jest dla mnie najłatwiejsze. MS SQL. Jakieś doświadczenie mam. Przejdę sobie do Synapsa, stworzę SQL Server Pool i pobiorę sobie dane i przecież zrobię kilka tylko joinów i będę miał dataset. No nie było tak fajnie. Na poziomie Synapsa właśnie, tylko chciałem zaznaczyć, Server SQL Pool w Azure Synaps wykorzystałem External Tables, widoki dla Source View i widoki dla Final Product. Tu tylko ewentualnie gwiazdeczkę, że też mógłbym zrobić External Tables, ale to zaraz wyjaśnię, dlaczego nie zrobiłem. W sensie może nie chciałem już tego zmieniać, że zostawiłem tak, jak to wygląda. Bardziej taki jest powód przede wszystkim. Największym problemem było znowu, znaczy największym problemem, pierwszym problemem i później dopiero po jakimś czasie go rozwiązałem i doszedłem, dlaczego tak się dzieje, było to, że mój z poziomu Synapsa przyzwyczaję z on-premisa, przecież wyklikam sobie prawym stwórz skrypt, odpalę go i wszystko zadziała. Czyli przykładowo, jeszcze jak nie miałem partycjonowania, mogłem sobie wejść w folder colors, tu jestem połączony do naszego storage'u, wziąć sobie stwórz external table z tego. Spróbuję to przybliżyć trochę. Tak, on tutaj znajduje z gwiazdkami wildcarda, mogę wybrać, jaki ma być wielkość stringa, to jest przewaga external table od widoku, jedna z dwóch. Ale właśnie, nie mam opcji zmienienia tutaj file type'a z parquet na deltę. Nie wiem, czy to po stronie Synapsa nie odnajduje tego, że tam jest delta log w tym folderze, czy może będzie taki feature. Ale po przeklikaniu tego, już nie będę, bo to chwilę trwa, stworzyło mi się taki skrypcik przykładowy. Dobra.
gdzie on z góry zakładał, najpierw tworzył file format, w którym będziemy pobierać dane do external table, Synapse Parquet format i mamy format type o nazwie Parquet. Do drugiej części nie ma co się przyczepić, bo on po prostu brał połączenie do data source'a. To jest spoko, fajne, że coś takiego samo się tworzy. Ale to wszystko zadziała, nie ma problemu. Żaden error nie wyskoczył, tylko error mi wyskoczył później, jak zacząłem się trochę grzebać w danych, ponieważ w tym folderze, tam niepartycjonowanym akurat w tym przypadku, tutaj dla colors, wiadomo, przy gdzieś tam testach, przy ładowaniach, robiłem to kilka razy. Gdzieś zresztą tam jeszcze chyba dzisiaj coś odpalałem. No właśnie, dzisiaj odpalałem. Mamy nawet ostatni parkę. Jeżeli tak zostawię ten external table, to jeżeli w jakikolwiek sposób nie zaingeruję, czyli nie wykorzystam external table z distinctem, to będę miał 4 razy dane. On tego nie odczytuje jako osobne, tylko po prostu akurat do przykładu colors, ma chyba 217 rekordów. Mogę tu zaraz, będzie jeszcze chwila to zrobić, selecta, aktualnie pewnie ma ponad 800 rekordów. Ale później coś mnie tknęło, żeby to podejrzeć. Jeszcze się skontaktowałem z kolegą, tym trenerem, z Piotrem i no i tak naprawdę mała zmiana, a cieszy. Nazwę po prostu zmieniłem Synapse Delta i tak naprawdę w tym miejscu wystarczyło podmienić nazwę na Delta. Czyli znowu, powiedzmy, chciało mnie GUI oszukać synapsowe. Nie zrobiłem tego dla wszystkich tabel, ponieważ w międzyczasie, zanim w ogóle też doszedłem do tego, żeby wykorzystać taki file format, po prostu sobie zacząłem tworzyć widoki, ponieważ to są i tak małe datasety, to nie przeszkadza, a widoki bez żadnego problemu można było opisać w ten sposób. Jedyny minus, nie mam opisu, jakie to są szerokości danych, czyli tutaj chyba nawet jest name jest na poziomie 8000 stringa, workspace view, tak, 8000 string i tak samo RGB, więc powiedzmy teraz na pewno dla wszystkich bym zrobił external table. No i co? Mając już na przykładzie widoków, widoki działają, wszystko było ok. Tak naprawdę stworzyłem sobie trzy widoki, trzy skrypty widoków. Myślę, że to nie jest jakiś turbo science. Oj. Czyli number of figures. Według tamtego rozpisku połączeń datasetów, kilka joinów, sprawdzanie właśnie, gdzie tutaj dodałem parametr, gdzie rok nie jest nulowy, ponieważ część danych z inwentory na przykład miało dane, więc jednak warto było przejrzeć te dane. Między innymi też miałem pewien, może to nie był problem, ale w jednym z datasetów głównych, jako jedyny dataset, który miał w ogóle rok, przykładowo A-Wing Starfighter, czyli taki zestaw o takiej nazwie, ma kilka setów i tu był, powiedzmy, problem gdzieś, który nie wiem, czy myślał, że Piotr może myślał, że to wszyscy wyczają, bo on chciał w datasecie, który przekazujemy, miał być kolor, nazwa zestawu i ilość klocków. No to nie ma takiej opcji, to trzeba było ten set number też przekazać, bo nie byłoby unikalności po samej nazwie, nie? I same widoczki. No, jeżeli kogoś to ciekawi, to możemy to odpalić. Nie wiem, czy chyba zrobiłem tam też order by... przepraszam, to jest widok. Nie ten widok. RP. Przykładowo ilość figurek danego roku. Z
Sprawdzaliśmy te dane jeszcze z kolegą Mariuszem, czy to są faktyczne dane w 100%. Faktycznie, jak się dobrze tutaj przekopać przez te dane, to też wiadomo, jakie są największe zestawy z największą ilością klocków na przykład. I to faktyczne dane, nie ma żadnego problemu, więc dla ciekawych polecam sobie sprawdzić. No i tu przykładowo figurek w zeszłym roku gdzieś do iluś nastu setów było stworzonych, 1041 i tak dalej, i tak dalej. Okej, tak to wygląda, do czego gdzieś tutaj doszliśmy, w sensie doszedłem w tym projekcie. Wnioski dla siebie. Przede wszystkim naming convention, żeby też te nazewnictwa na początku nie korzystałem z jakiegoś dobrego wzoru, robiłem testy albo underscore test czy coś w tym stylu, później musiałem się do tego cofać, bo zaczyna to być mało czytelne. Inaczej jest, jak się pracuje w projekcie, gdzie coś już jest stworzone, jest jakieś narzucone rozwiązanie. No, standaryzacja sposobu przekazywania parametru, no to właśnie gdzieś tam na tym poziomie orkiestratora powinienem z tym walczyć i tam gdzieś to rozwiązywać. No i chyba najważniejsze, przyzwyczaić się do korzystania z różnych formatów danych. To już nie mówię JSON, Parquet, Delta. No jeśli chcę pracować jako data engineer, to nie można mówić nie. Nie ufać w 100% GUI, tu na tych dwóch czy trzech przykładach. No i czasem mniej znaczy lepiej, bo w samym tym mini projekcie przez to, że próbowałem na przykład poziom modelu podczas developingu zmieniać, więc nie doszedłem nawet do końca synapsa, to za dużo straciłem czasu w tym momencie. Najpierw zrobić jakąś najprostszą wersję, a później rozbudowywać. Tak wydaje mi się, że byłoby mi szybciej. Ja gdzieś mniej więcej sobie sprawdziłem, że prawie 20 godzin na to straciłem, przeliczając przeładowywanie danych. A na przykład dla osób ciekawych, aktualnie chyba resource grupa. Za resource grupę, jakie były koszty samych zabaw, przeładowywań, na pewno bardzo duże, $8-9. O, 9 euro, przepraszam. I dzisiaj to znika w sumie, zaraz po spotkaniu, bo gdzieś to miałem tylko taką możliwość, żeby dzisiaj pokazać. I myślę, że z mojej strony to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze, to chętnie powiem, chyba że później przy pizzy gdzieś sam na sam. Jeśli nie, to ja bardzo dziękuję. W razie czego można się ze mną kontaktować tutaj na maila albo na LinkedIna. Zresztą to też możemy za chwilę się gdzieś złapać. Dziękuję bardzo.